Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pragnę wygłosić oświadczenie w sprawie zamieszek, do jakich doszło na ulicach Warszawy w dniu Święta Niepodległości bieżącego roku. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak bezcenną wartością jest wolność. Każdy powinien mieć także świadomość tego, iż nigdy nie można mieć pewności, że owa wolność zostaje dana narodowi raz na zawsze. Jak pokazuje długa i skomplikowana historia naszego kraju, Polacy nie zawsze byli narodem wolnym. Dlatego też szczególnie doceniają wartość, jaką jest wolność. Zatem prawem każdego Polaka jest prawo do świętowania rocznicy odzyskania przez jego kraj niepodległości. Zarówno dla uczczenia możliwości obecnego egzystowania w wolnym kraju, jak i zważywszy na szacunek dla tych, którzy wiele lat temu się do tego przyczynili. Dzień 11 listopada tego roku miał być kolejną okazją do świętowania. Jednakże obrazowi wydarzeń, jakie wtedy nastąpiły, daleko jest do obrazu właściwego obchodzenia święta narodowego. Zaistniała sytuacja rodzi pytanie, dlaczego stołeczne władze wyraziły zgodę na zorganizowanie ponad 20 rozmaitych manifestacji w tym dniu i dlaczego pozwoliło na krzyżowanie się przemarszów wrogich sobie ideologicznie manifestacji, choć oczywistym do przewidzenia było, że dojdzie do konfrontacji. Co więcej, zastrzeżenia budzi nie tylko ilość tychże przemarszów, ale także charakter wielu z nich. Władze Warszawy zgodziły się bowiem na lewicowe marsze protestacyjne wymierzone przeciwko obywatelom chcących świętować niepodległość. Wszakże z góry było wiadomo, że tego typu konfrontacja najprawdopodobniej wywoła ferment. Niepojętym jest również fakt, iż władze Polski i Warszawy tolerowały i pozwoliły lewicowym organizacjom na zapraszanie wrogo nastawionych do obywateli naszego kraju socjalistów niemieckich. Prawdopodobnie wnuczków niemieckich socjalistów, ale narodowych. Niewytłumaczalne jest, aby w XXI wieku w środku Europy, w kraju członkowskim Unii Europejskiej dochodziło do sytuacji, gdzie z zagranicy sprowadzani byli bojownicy dopuszczający się aktów agresji wobec obywateli kraju obchodzącego właśnie Święto Niepodległości. Jak można dopuścić do tego, aby w tak istotnym i symbolicznym dla Polaków dniu władza godziła się na zapraszanie potomków naszych zaborców i psucie jednego z najważniejszych dla naszej ojczyzny świąt? Czyżby krzywdy wyrządzone polskiemu narodowi przez zachodniego sąsiada były jeszcze niewystarczające? Owe antypolskie organizacje odpowiedzialne za ten stan rzeczy powinny ponieść karę za czyny, których się dopuściły, bo działanie te były niczym innym jak zdradą stanu. A gdzie się podziały osoby, które chętnie biorą i kolekcjonują władzę, ale nigdy nie chcą wziąć odpowiedzialności? Gdzie jest pan premier Tusk, który jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo w kraju i któremu podlegają służby oraz policja? Czemu znikła i nie wypowiada się na ten temat prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz? Osoba, która wydawała zgody i pozwolenia na to, co się stało w Warszawie. Czemu żadne media nie zadają tych pytań? A co powiedzieć o posłach polskiego parlamentu, Kaliszu, Palikocie, Nowickiej, Biedroniu, którzy wsparli manifestację, która miała rozbić święto polskiej niepodległości? Jeżeli oni wstydzą się być Polakami i brzydzą się niepodległej Polski, to niech startują do Bundestagu, a nie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Czy minister sprawiedliwości i prokurator generalny nie powinien rozważyć, czy te działania wymierzone w niepodległą Polskę nie wypełniają znamion zdrady stanu z kodeksu karnego? Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, jak wielkie byłoby poruszenie i powszechne zgorszenie w Europie i na świecie, gdyby doszło do sytuacji odwrotnej. To jest, gdyby zorganizowane grupy Polaków udały się na przykład do Niemiec i tam dopuściły się szykanowania oraz fizycznej agresji względem ludzi świętujących swą niepodległość czy zjednoczenie. Jak by to wyglądało, gdyby kilkuset Polaków pojechało do Moskwy podczas prowokacyjnego święta wypędzenia Polaków z Kremla, by zarówno ze strony Niemiec, jak i z Rosji byłoby natychmiastowa reakcja, przynajmniej na poziomie dyplomatycznym. W Polsce ze strony władzy jest cisza. Głównie dlatego, że władza jest odpowiedzialna za to, co się stało i nie panuje nad sytuacją w kraju. Premier Donald Tusk niejednokrotnie zapewniał o swojej wielkiej miłości do ojczyzny. Jednak jak w życiu codziennym
Tak, i w tym przypadku powinna ona objawiać, nie deklaracjami, lecz czynami, dając przyzwolenie na tego rodzaju działania i nie wyciągając z nich żadnych należytych konsekwencji. Premier dowiódł, że te zapewnienia były jedynie kolejnymi czczymi słowami, jakie padały z jego ust. Dziękuję bardzo.